Witam Państwa bardzo serdecznie w drugim sezonie Prosto z Pola. Znajdujemy się w miejscowości Górzno w województwie wielkopolskim na polach ośrodka hodowli zarodowej Garzyn. Jak widzicie Państwo, wegetacja w tym roku ruszyła znacznie wcześniej niż w poprzednim. W ubiegłym roku spotykaliśmy się z kamerą tuż obok na polu 3 kwietnia. Zatem dziś w roli głównej wystąpi rzepak Ozime. Rośliny przezimowały doskonale. Mają bardzo dobrze wykształcony system korzeniowy. Jednak długi okres wegetacji jesiennej spowodował liczne porażenie chorobami grzybowymi. Mowa tutaj o szarej pleśni i suchej zgniliźnie kapustnych, zaliczanych do chorób złego zimowania. Sucha zgnilizna kapustnych poraża w różnych okresach wegetacji. Jesienią poraża liścienie siewek oraz liście. Wiosną atakuje pęd główny oraz rozgałęzienia boczne, a w późniejszym czasie także łuszczyny. Może powodować ogromne straty w uprawie rzepaku, sięgające nawet 30%. Wywoływana jest przez dwa gatunki grzyba – Leptosphoria maculans i Leptosphoria bigloboza. Wspólną cechą jest obecność owocników grzyba, tzw. piknidiów, które są widoczne w postaci czarnych punkcików na powierzchni plamy. Porażona tkanka z czasem zasycha i ulega wykruszeniu. Zapewne w wielu miejscach naszego kraju wskazany będzie tzw. zabieg czyszczący. Polecany jest on na plantacje mocno rozwinięte, przed zimą z dużą rozetą liściową. Obumarłe liście są na wiosnę źródłem infekcji. Kiedy zatem wykonać zabieg? Sygnalizacją do wykonania zabiegu jest 10-15% porażonych liści na danej plantacji. Musimy jednak pamiętać, że mamy połowę marca i temperatury dobowe wciąż są niskie. Dlatego wybierając fungicyd powinniśmy kierować się szerokim zakresem temperatur, jak również działaniem w niskich temperaturach. Do takich produktów należy Topsin M500 SC. Oparty o znaną i bardzo cenioną substancję czynną tiofanat metylu z grupy benzymidazoli. Używanie tego produktu przynosi bardzo dobre rezultaty ze względu na jego skuteczność potwierdzoną licznymi badaniami naukowymi oraz w praktyce. Preparat ten działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco w ochronie roślin. Jego olbrzymią zaletą jest również systemiczność. Topsin M500 SC doskonale nadaje się w przypadku, gdy rośliny uszkodzone są przez zwierzynę łowną. Zwierzęta te, zgryzając rośliny, uszkadzają rzepak, a rany mogą być wykorzystywane przez patogeny. Działanie lecznicze sprzyja również szybszej regeneracji uszkodzonych roślin, co pozwala na dalsze prawidłowe prowadzenie plantacji. Na naszą plantację powrócimy niebawem. Tym razem zajmiemy się problemem zwalczania szkodników łodygowych w rzepaku. Do usłyszenia.